Czas na audycję gości Radia 5, a w naszym studiu pani Monika Łukawska ze Szkoły Muzycznej Wełku. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam. Spotkaliśmy się tutaj, aby porozmawiać już o dziewiątej edycji ogólnopolskiego, ogólnopolskiego spotkania młodych wiolonczelistów, czyli wiolonczelki. Zanim przejdziemy do tego, co czeka nas już jutro, chciałbym zapytać panią o początki. Jak to wyglądało? No mamy dziewiątą edycję yy, i skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby w naszym mieście zrobić coś takiego jak wiolonczelka? Wszystko zaczęło się w 2006 roku, kiedy to zrodził się pomysł zorganizowania, wtedy jeszcze tak do końca nie wiedzieliśmy, konkursu, festiwalu. Chcieliśmy stworzyć możliwość naszym uczniom, ale także z całego regionu, możliwość skonfrontowania się z innymi wiolonczelistami młodymi. z Wtedy jeszcze z regionu, ponieważ pierwsza, druga edycja wiolonczelki miała zasięg taki makroregionalny, było to województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie. Potem impreza rozrosła nam się bardzo, i od kilku edycji ogólnopolskie spotkania młodych wiolonczelistów ściągają do Ełku całe mnóstwo z każdego krańca Polski. Mamy w tym roku prawie 80 uczestników z każdego zakamarka naszego kraju, Kraków, Live, Gdańsk. Mógłby powiedzieć, że jakby nie patrząc na wiolonczela, taki niszowy instrument, a tutaj no, zainteresowanie mhm. jest spore. Zainteresowanie jest naprawdę duże. Wielonczela, wbrew pozorom w szkołach muzycznych zajmuje bardzo ważne miejsce. W, na co dzień może w telewizji nie tak często instrument spotykany jak chociażby gitara, fortepian czy skrzypce, ale w szkołach muzycznych y, jesteśmy ważni. I to jest najważniejsze. I tutaj chciałbym zapytać, do kogo, skierowany jest, do kogo skierowana jest Wielonczelka, kto może wziąć udział i jak to wygląda? Konkurs odbywa się w siedmiu kategoriach. Pięć kategorii to kategorie solistów. I tu zgłaszają się do nas uczniowie szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia z całej Polski. I ewentem na naszym konkursie na skalę krajową, bo nie ma w Polsce drugiego konkursu wielonczalowego, gdzie mogłyby się zaprezentować zespoły kameralne wielonczalowe. I tak mamy właśnie kategorie dla pierwszego i dla drugiego stopnia. Wielonczelowych zespołów kameralnych. Więc skierowany nasz konkurs jest do wszystkich uczniów szkół muzycznych z całej Polski pierwszego i drugiego stopnia. Patrzę na program wiolonczelki w tym roku no i trzeba przyznać, że na tylu uczestników, żeby to wszystko jakoś ogarnąć, no to trzy dni to chyba to jest taki dobry czas. Tak, ledwo zmieściliśmy, szczerze mówiąc, w piątek, ponieważ uczniów z, ze szkół muzycznych pierwszego stopnia naprawdę zgłosiło nam się ponad prawie 50 osób. Więc w piątek jest, że tak powiem, na bogato troszeczkę luźniej w sobotę, gdzie prezentują się uczniowie średniej szkoły, ale tam programy są o wiele dłuższe, więc też zabiera to cały dzień tak naprawdę. Jeżeli chodzi o początki mm, przygody z wiolonczelą, no to według Pani, co jest takiego najtrudniejszego, żeby wytrwać w tym instrumencie? Hmm. E, każdy instrument ma swoje jakieś kruczki e, i pewnie na każdym instrumencie tak naprawdę najważniejsze są początki. Ta pierwsza klasa, e, gdzie, jak to się mówi, czym skorupka za młodu, żeby nie rezygnować za tak, szybko. Tak, tak. Żeby, żeby to dziecko udało się na tyle zmotywować i nauczyć cierpliwości i sy systematyczności. To są dwie najważniejsze rzeczy, tak naprawdę. No i oczywiście nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Tak, tak. Wszystko małymi kroczkami, powolutku, w odpowiednim tempie. Y oczywiście całe mnóstwo zależy od, y od nauczyciela, który poprowadzi to dziecko, i wtedy sukces murowany. Dobra, piątek już mówiliśmy, jest na bogato. Jak wyglądają kolejne dni? Rozpoczynamy już jutro o godzinie 17 w szkole muzycznej, w sali koncertowej. Rozpoczynamy y, takim spotkaniem a la wykładem na temat wioli da Gamba. Dlaczego Violi da Gamba? Y, jest to troszkę taka nasza pra, pra, babcia naszej wiolonczeli. No i o godzinie 18 po tym właśnie wykładzie. Odbędzie się koncert inauguracyjny w wykonaniu dwojga gambistów i klawesynistki. Artyści przyjeżdżają do nas z Warszawy i naprawdę nie lada gratka. Zapraszam serdecznie wszystkich hełczan, jeśli tylko chcecie Państwo zobaczyć i usłyszeć barokowy instrument z tamtej epoki, to jedyna i niepowtarzalna okazja. Ostatnio taki koncert udało się zorganizować 10 lat temu, też przy okazji violonczelki w 2014 roku, więc kolejny raz po 10 latach da Gamba wraca do Ełku. Zwłaszcza, że wstęp jest bezpłatny. Tak, na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy. Przesłuchania konkursowe rozpoczynają się w piątek od godziny dziewiątej i w sobotę także od godziny dziewiątej można przyjść posłuchać zmagań młodych wielonczelistów z całej Polski. Czwartek mamy, piątek mamy. W sobotę już pani zahaczyła, że przesłuchania konkursowe jeszcze będą trwały, ale to nie wszystko. Co na zakończenie? I w sobotę o godzinie 17.30 i w piątek wieczorem także o godzinie 19.00 Odbywają się koncerty laureatów, ponieważ całe zmagania konkursowe, piątkowe są podsumowane właśnie uroczystym koncertem laureatów, rozdaniem nagród. I tu także serdecznie zapraszam, można przyjść, posłuchać tych najlepszych z najlepszych. Jak już wspominaliśmy na początku, jest to dziewiąta edycja wiolączelki, no i która cieszy się dużym zainteresowaniem. Dziewiątka za rok dziesiątka, no i właśnie, czy już myślicie o tym, e, nad tą dziesiątką? Jakby nie patrząc na jubileusz, e, dziesiąta edycja, czy już coś szykujecie, czy jeszcze na razie skupiacie się na tym, żeby doprowadzić do końca dziewiątą, a dopiero potem będziecie myśleć? No, na razie w głowie jest cała dziewiąta edycja. I tak sobie myślę, że pewnie w niedzielę można będzie zacząć myśleć o kolejnej edycji, ale z tyłu głowy jak najbardziej jest całe mnóstwo pomysłów, co chciałoby się zorganizować, i jak uświetnić jeszcze jubileuszową wiolonczelkę za dwa lata. Zobaczymy, co z tego uda się. Zorganizować na pewno fa jakiś fajny koncert, tradycyjnie, tak jak zawsze. Może uda się też przy tej okazji zorganizować jeszcze warsztaty dla dzieci, dla uczestników całego festiwalu. Jedno skryte marzenie jeszcze mam żeby tak dopiąć cały nasz system edukacji polskiej muzycznej. Mamy szkoły muzyczne pierwszego stopnia, mamy drugiego stopnia, są jeszcze studenci, ale to wszystko zależy od naszej troszkę bazy lokalowej. Jeśli byśmy się pomieścili, to byłoby fajne, żeby zaprosić do Ełku także studentów Akademii Muzycznych. No to, jeżeli ktoś odpowiedzialny za taką organizację no słucha, no to, to, to liczymy na Was. Pani Moniko, na, na zakończenie naszej rozmowy jeszcze chciałbym, aby przypomniała Pani wszystkim słuchaczom i zaprosiła na dziewiątą edycję Wielonczelki. Serdecznie zapraszam wszystkich Euczan. Już jutro rozpoczyna się trzydniowe święto Wielonczeli Wełku. Serdecznie zapraszamy zespół Państwowych Szkół Muzycznych Wełku. Stoi dla Państwa otworem. O godzinie 17 rozpoczynamy spotkanie Mowioli da Gamba. Godzina 18 koncert inauguracyjny w wykonaniu dwojga gambistów i klawesynu. I kolejne dwa dni całe od godziny 9 piątek i sobota przesłuchania konkursowe. I my oczywiście zaznaczamy, przypominamy, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Pani Moniko, dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Tylko przypomnę, naszym gościem była pani Monika Łukawska ze Szkoły Muzycznej Wełku. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ślicznie.